Hal hala radio, zbuntowana młodzież, Krzysiek Szczurzecki, siemanko. Dzisiaj dwóch gości, a mianowicie Łukasz Kosobucki i Patryk Belka, czyli Kosa i Bon Larms, raper, producent z Olsztyna. Siema. Siemano. Siemano, siemano, witamy serdecznie. Panowie, na początek, jak w ogóle się poznaliście? No i to długa historia, no to chyba trzeba było sięgnąć do festiwali w Giżycku. O tak, to był stary festiwal na Twierdzy Bojen, ale to był rok jakoś 2011-10, bardzo fajne festiwale jeszcze wtedy były w Giżycku. I małego Łukasza właśnie tam gdzieś na melanżu wyhaczyłem. Czułeś mi się w oczy, bo wykąpałeś się w kanale łuczańskim wtedy. Tak, melanżowa znajomość, ogólnie potem okazało się właśnie, że Patryk też mieszka w Olsztynie i tak jakoś po prostu od słowa do słowa zgadaliśmy się, tak? No i od tamtej pory jakoś tak po prostu, no. Utrzymujemy znajomość, tak powiem, kontakt. Jest MC, jest DJ, producent. Czy można powiedzieć, że połączyła was muzyka? Myślę, że śmiało można to powiedzieć. Nie, zajawka w ogóle życie. Mieszkamy obok siebie niedaleko. Muzyka gdzieś tam cały czas była w tle, a że jeden i drugi się tym zajmował, więc tak, no w sumie. No jakby nie było, poznaliśmy się, wiesz, na festiwalu, tak powiem, tak. No od muzyki się na pewno zaczęło, tak, w ten sposób może to ujmijmy, tak? Ale teraz no to już stricte tak jakby, no, trzymamy się po prostu tak ze sobą, jakoś omalej. Robimy rzeczy. Tak, dokładnie. Można powiedzieć, że nawijanie i miksowanie, czy też tworzenie muzyki, to jednak dwa końce pewnego kija. Natomiast jak wyglądały wasze początki, Łukasz? No to trzeba by było cofnąć się gdzieś do 2003 roku. Miałem gdzieś około 13 lat, tak? Ile to już, bracie, lat? Okrągłe, lat 15. Dokładnie. Tak to było. Pierwsze nagrywki to były, wiadomo, gdzieś jakiś tam komputer domowy, jakiś najtańszy mikrofon do nauki języka angielskiego, czy jakiegokolwiek innego języka, tak? I po prostu zaczynaliśmy jakieś tam swoje, nie wiem, czy pierwsze bity tworzyć, znajomi robili jakieś tam bity, tak? Nagrywaliśmy to jeszcze, byłem w ogóle przed mutacją. Nagraliśmy jakąś tam pierwszą po prostu płytę. No i od tamtej pory po prostu no, ta zajawka cały czas, że tak powiem, kipi, tak? A u ciebie? Jeśli chodzi o rok pierwszej produkcji, to z Łukaszem jesteśmy kompatybilni, bo też zacząłem w 2003 roku, a że mamy tyle samo lat, to jako 13-latek tylko widzisz. Ty miałeś tą przewagę, że miałeś komputer, a ja miałem tylko odtwarzacz. Miałem znajomy, którzy mieli komputer. Pozdro. A ja miałem odtwarzacz kasetowy i ten miał mikrofon wbudowany, jakieś tam pierwsze nagrywki poszły, a później bity to tak dopiero od roku 2007, gdy już sobie uświadomiłem, że turbo raperem nie będę. Chyba trzeba zaznaczyć, że Patryk na początku był raperem. Wdzięczny ksywie dron. A później obczaiłem, że w sumie to łatwiej jest zrobić bity niż rapować dobrze. O, łatwiej jest zrobić dobry bit niż rapować. Ja się niestety nie jodgnąłem. Hol hola radio, zbuntowana młodzież, Krzysiek Szczurzecki, siemanko. Kosa i Bon Larms, siema. Patryk, jesteś DJ-em, jesteś producentem, produkujesz te bity, czy zajmujesz się również masteringiem numerów? O nie, wiesz co, dla mnie to była strasznie męcząca w ogóle fucha. Robię szkic bitów 10-15 minut i to jest koniec. Na tym kończy się mój proces twórczy. Później jak mam usiąść do aranżacji tego, to już jest dla mnie sporym wyzwaniem, a co dopiero jak jeszcze miałbym dłubać przy tym brzmieniowo. Wiem, że są lepsze uszy w kraju ode mnie i mają lepszy sprzęt, żeby to zrobić, także ja nigdy nie wsadzałem w to rok. Ale pogrzebałem troszeczkę w internecie, znalazłem stronę, na której można posłuchać całą twoją dyskografię, jest tam masa numerów i tak, dużo twoich produkcji. Tak, ale jeżeli to były domowe nagrania, jakieś moje beat tape, to tak, to sobie to miksowałem tam na swoje ucho, to było takie półprofesjonalne, wrzucane tylko do sieci. Jeżeli robimy jakiś większy projekt, to zawsze to oddam komuś, kto to zrobi lepiej. A te takie undergroundowe swoje beat tape'iki czy coś, to tam zawsze dłubałem sobie po swojemu, ale teraz jak po latach tego słucham, to dobrze, że słychać bęben gdzieś tam w środku, nie? Współpraca i muzyczna, i nie tylko, rozwijała się i dochodzimy do momentu, kiedy powstaje płyta o wdzięcznym lub też niewdzięcznym tytule Skomplikowany Prostak, czyli Kosa Bon Larms. Który to był rok? Zeszły rok, 2017 to była wydana, tak, ale jak zaczynaliśmy to robić, no tak jak z Patrykiem się poznaliśmy, rok 2011, potem wiadomo, że tam jakieś tam wspólne spotkania, imprezy. Doszliśmy do wniosku, że może warto by coś zrobić razem, tak, Patryk zawsze miał te takie, powiedzmy, nieskończone pokłady bitów, pokłady podkładów, no i tak po prostu stwierdziliśmy, że może nagramy coś, tak, na początku miało to być long play ogólnie, i tak po prostu napisałem też 6 czy tam 7 numerów, nie wszystkie tam są na tej epce, która tak jakby no finalnie jest do odsłuchu w internecie. No plan był taki, że po prostu miał to być materiał, nie było jakiejś tam spiny na to, po prostu robiliśmy sobie rzeczy, ja pisałem teksty, bo on przez ten czas jakieś tam bity dosyłał, tam część bitów też się pozmieniała przez ten czas. No i w końcu wyszło na to, że ta płyta po prostu po jakimś tam czasie, po 2 latach jak zaczęliśmy ją tworzyć, bo to były tylko jakieś tam powiedzmy w domu nagrywane sesje po prostu, no... U twojego szwagra. U mojego szwagra na bazie, że tak powiem. No i w końcu, no co,
jakoś tak zaprzyjaźniliśmy się z DJ-em Faudą. Pamiętam, że wygrałem wtedy bitwę freestyle'ową, dzięki temu dostałem u niego tam parę godzin w studio. I tak jakoś pojechaliśmy do DJ-a Faudy i tam zaczęliśmy nagrywać te numery już tak na poważnie. Z tym, że no po nagraniu tych numerów tak jakby no popadliśmy trochę w taki... Dopadła nas proza życia. Dokładnie. Tak. I trochę się to przeciągnęło. Trochę odpuściliśmy temat, poza tym też potem tak jakby zaczęliśmy mniej więcej równolegle robić projekt Mątka Kilas, czyli ja, Bony, MC Janka, Juński, DJ Exo i Kuba Skate, pozdrawiamy chłopaków. No i tak jakby od słowa do słowa jakieś tam powiedzmy pojedyncze nagrywki zamieniły się w jakiś tam szalony pomysł na płytę. I tę płytę zaczęliśmy po prostu klepać tak jakby zaraz po tej naszej epce, którą zaczęliśmy tworzyć. I skomplikowany prostak poszedł troszeczkę w odstawkę. Tak, bo tak jakby zmienił nam się troszeczkę plan na to, co chcemy robić, z tym, że potem po prostu po jakimś czasie uznaliśmy, że jednak ten materiał jest warty wydania. Znaleźliśmy ludzi, którzy po części pomogli nam sfinansować projekt, tak? No bo jednak wytłoczenie kilkuset sztuk to nie jest jakiś tam powiedzmy no mały koszt, tak? Nie, jak no Golfa już byś kupił. Golfa byś kupił, to na pewno. No i w ten sposób powstała, w zeszłym roku została wydana płyta na listopadzie, tak? Fizyczna wersja epki. Ile osób finalnie pracowało przy wydaniu tej płyty? No to powiedzmy, że no, nagrywane było wszystko w dwóch studiach, Make Some Noise i w studio Akustika. DJ Fauna, czyli Fauna. Wierni pracowali, którzy trzymali pieczę nad tym albumem, to już jest niezła rekomendacja, dokładnie, moim zdaniem. No, trzeba liczyć, że również ja i Bony jakby nie było, no to kolejne dwie osoby, czyli już czwórka. Grafika Marian Turczyk Jeffrey Clayton. Jeffrey Clayton robił grafikę, także pięć osób. Szósty alter ego. To jeszcze, no Dek to wszystko tam pomiksował ładnie. DJ Owad Skrecze, DJ Exo Skrecze. Juński Skrecze, do tego Puzzle nam troszeczkę pomógł jeszcze w ogarnięciu tego materiału do tłoczni. No to tak w finale, no myślę, że około 10 osób, no plus jeszcze... tam jeszcze jakieś dogryweczki, smaczki są na płytach, tak? Esper na pewno nie można zapomnieć. Kuba Skate, który robi tam genialne podbitki i beatbox w skicie. Tomek Kwiatu, tak. Także no, jak widać, no nie duża ekipa, ale można było z tego skleić. Plejada ziomali. Plejada ziomali, jakby nie było. Ziomalsko bardzo. Robimy to po ziomalsku. Halo, halo, radio, zbuntowana młodzież, Krzysiek Szczurzewski, siemanko. Kosa i Bon Larms, siema. Do jednego z numerów na waszej płycie powstał teledysk, mianowicie Witam. Tak. Teledysk nagrany w Skate Shopie. Tak, w Skate Shopie, w Rapid Shopie u Olasa. Ja co się dzieje teraz z Rapid Shopie? Rapid Shopie jeszcze jest? No Rapid Shop chyba właśnie już nie istnieje, to były chyba takie ostatnie podrygi Rapid Shopu. Archiwalne nagranie macie z Rapid Shopu na tej jeżeli klipie. Ktoś kiedyś był w Rapid Shopie i chciałby sobie odświeżyć, jak wygląda, to polecam sprawdzić nasz klip. Szmida na YouTube. Chyba, żeście co nie byli, bo to była legendarna miejscówka. Bardzo legendarna miejscówka, też tam miało powstać studio swego czasu, no ale nie pykło niestety. Tak, tam był nagrany klip, on też to była tylko jedna z miejscówek, tak? Bo miejscówek ogólnie, tak jak na ten klip zaplanowaliśmy sobie trzy i były trzy. Jak wygląda praca na planie zdjęciowym do teledysku? No, w naszym przypadku bardzo luźno, bo jakby nie było też, podeszliśmy do tego bardzo ziomalsko, tak? Sami znajomi byli tak? Poza ekipą, która kręciła teledysk, tak? Bo to było w ten sposób, że po prostu chłopaki zgłosili się, że mogliby zrobić tam teledysk, tak? No my się oczywiście zgodziliśmy. Też dla nas to był jakby nie było trochę eksperyment, bo sami nie wiedzieliśmy, czego mamy się spodziewać. Aczkolwiek wyszło bardzo w porzo, no i na planie klipu ogólnie, no, sielanka, to tak? Był ciekawy freestyle, bo jakby nie mieliśmy też jakby jasno nakreślonego scenariusza. Nic, nie miał jakiegoś konceptu, tam... ani my nie mieliśmy konceptu większego, tak samo jak konceptu nie mieli chłopaki, znaczy mieli tam jakieś swoje powiedzmy pojedyncze zdanie, jakby to mogło były. Wyglądać, narzucili nam powiedzmy rzeczy, które mogłyby w tym klipie wystąpić, tak, słuchając numeru, widząc płytę, ale tak jakby no wszystko wychodziło, że tak powiem, na freestyle'u, na wolno. Tak, a później czas. Co, zmieniasz koszulki i udajesz, że nawijasz. Tak wygląda, no, na klipie. Machanie rękami, no i ustami. Okładka też nie jest, można powiedzieć, byle jaka, na okładce waszej płyty znajduje się kostka Rubika, czy to jest nawiązanie do czegoś, czy tak po prostu wpadliście na pomysł, fajnie jakby ktoś wziął tą płytę, spojrzał na nią i zastanowił się, o co chodzi. To znaczy, no pomysł był ogólnie taki, że chcieliśmy zrobić coś względem tytułu, tak, czyli skomplikowany prostak, coś skomplikowanego, coś prostego, czyli z jednej strony kostka Rubika, która no, dla wielu osób, dla mnie też na przykład jest mocno skomplikowanym, że tak powiem, przedmiotem, raczej bym jej nie ułożył, powiem szczerze, na płycie tak jak widać, no jedna ściana jest ułożona, czyli pokazuje, że jednak jest coś prostego, bo tą jedną ścianę można złożyć łatwo, tak, ale jednak z tyłu jest cała jeszcze nieposkładana, więc to tak jakby chodziło o to bardziej nawiązanie do tytułu, aczkolwiek też chodziło o to, że nad tą płytą jednak trzeba by było posłuchać, zastanowić się, żeby to nie było tak na jedno przesłuchanie, tak? No ja ogarniałem okładeczki do swoich produkcji wcześniej, więc tam troszeczkę z grafiką miałem do czynienia, może nie jakoś turbo profesjonalnie, ale robiłem tam jakieś rzeczy, więc z Łukaszem wymyśliliśmy, że zrobimy to sami. Łukasz podklepał mi taki pomysł, o zróbmy coś z kostką, no i tak już się podsunęło, a dlaczego kostka, to przed chwilą wytłumaczę, nie?
Hol hola radio, zbuntowana młodzież, Krzysiek Szczurzewski, siemanko. Kosa i Bon Larms, siema. Jest gotowy materiał, jest gotowy teledysk, jest gotowa okładka. I co się robi dalej, żeby już finalnie mieć ten materiał na krążku? To znaczy w naszym przypadku to wyglądało troszeczkę inaczej, bo najpierw powstała tak jakby płyta na krążku i potem po jakimś powiedzmy miesiącu czy dwóch właśnie zgłosiła się nas ekipa, że bardzo chętnie by wykonali, tak, wideoklip. Także jeżeli chodzi o sam proces powstawania płyty, tak jak mówię, no najpierw wiadomo, nagranie, ale tak jak zawsze rozmawiamy, nagranie płyty to jest powiedzmy jakieś tam 30% wszystkiego, tak, bo po nagraniu wiadomo, są jeszcze aranże podkładów, do tego potem dochodzi na pewno jakiś mix master, gdzie też to jest powiedzmy czasem bardzo pracochłonne, bo jakby nie było, my z Dekiem, którego też pozdrawiam w tym momencie, pracowaliśmy troszeczkę na odległość, tak, więc tak jakby on podsyłał nam gotowe numery, my tego słuchaliśmy, wysyłaliśmy potem swoje jakieś tam obiekcje, tak, więc sam proces tak jakby miksu masteringu nie był też do końca taki, jakbyśmy powiedzmy, no siedzieli ze sobą cały czas, tak, i mówili mu po prostu podkręć tutaj trochę więcej, tutaj troszeczkę ścisz, tutaj trochę echo, tutaj trochę więcej kompresji na wokal, tak, no także to też było dosyć pracochłonne, no a jeżeli chodzi o samą płytę, to już, tak jak mówię, no Puzel nam przygotował tak jakby płytę matkę do wysłania do tłoczni, no a potem to już wiadomo, tylko pieniądze, tak. Nie, no te techniczne sprawy zawsze męczą. I tak. To było zawsze coś, co ja omijałem szerokim łukiem, ale niestety, jeżeli ma być coś okej, to właśnie trzeba się jeżeli z tym... Jeżeli robisz coś praktycznie dłubać. Sam po swojemu i dłubać, to naprawdę troszeczkę to wychodzi bokiem, tak, wiesz. Artyści, którzy, nie wiem, powiedzmy, nagrali już 10. płytę, mają od tego ludzi. Wysyłają do nich po prostu gotowy materiał. I nie gada już jak w blokersach, bo tak się rozpędziłeś. No tak. Dobra, ale... no proces był taki, że wszystko wyszło git. Tak to zrobiliśmy. No, po swojemu, centralnie z ziomalami, tak. No. Płyta jest. Została wydana płyta, została wydana epka i nie trafiła już do takiej pro wytwórni, ona nie wyszła na legal, nie trafiła na półki. Dlaczego? Bo to miało być podziemne gówno. Dokładnie, to jest tak zwany dług podziemia do spłacenia. Ale po prostu my nawet nie zamierzyliśmy tego gdzieś za bardzo promować, a po drugie tak jakby chcieliśmy to puścić po ziomalsku, to raz, to takie spełnienie może, no Bony ma już parę płyt na półce. Tak, ale to była twoja przygoda. To była moja przygoda. Ja miałem takie marzenie, żeby po prostu mieć swój cedek na półce, tak? I tak po prostu uznaliśmy, bo ta premiera i tak się już długo przeciągała, bo miała finalnie płyta wyjść chyba w czerwcu, tak? Czy w lipcu? Wow, no, gdzieś na wiosnę. Na wiosnę miała być na początku, aczkolwiek mieliśmy zrobić mniej sztuk wydania fizycznego. Ale poleciliśmy po grubości, jak Łukasz zobaczył, ale jest tanio, Nie, ale i tak byś małego golfa za to kupił. Po prostu ogarnęli nam chłopaki no małą pomoc finansową, tak jakby nie było, no Szklińskie Podziemie też nam troszeczkę pomogło, RG, Research Global Energy, chłopaków też pozdrawiam, w tym mieście teraz siedzą, co tam, Ola z Rapid Shopu właśnie też, także dzięki nim zrobiliśmy tyle sztuk, ile zrobiliśmy, no i tak jakby no też musiałem troszeczkę poczekać na ten zastrzyk gotówki, więc przeciągnęło się to wszystko do listopada. A jeżeli chodzi o następne projekty, to na pewno już będą wyżej, bo o to pytałeś, dlaczego celowaliśmy w Underground. Ja na początek się spłaca, tak jak Kosa tutaj mówi, street credit. Hol hola radio, zbuntowana młodzież, Krzysiek Szczurzewski, siemanko. Kosa i Bon Larms, siema. Ale wróćmy jeszcze do tematu Monki, bo już napomknęliście o tym. Tworzycie większy kolektyw, Monka Killas. Super grupę. Tak, Monka Killas. Tak, pokaż mi skład w Polsce, który ma 3 DJ-ów. Dokładnie. DJ-ów jest więcej niż MC, to jest właśnie. Dokładnie. Są lepsi niż raperzy. No ale wracając do tematu. Tak, no to była też taka dosyć spontaniczna akcja, tak? To były jakieś na początku nagrywane pojedyncze numery, po prostu z Janką, ze Skate'em stwierdziliśmy, że słuchaj, nagramy coś, tak? Bity wiadomo, to daliśmy odziemali, Juński robił bity i robi cały czas, tak samo Bony, więc to wszystkie projekty właśnie bitów były brane od chłopaków. No i do tego potem wiadomo, gdzieś tam w ekipie pojawił się DJ Exo, gdzieś tam razem jeździliśmy na koncerty. No i tak jak tu Patryk wspomniał, 3 DJ-ów, 3 raperów, 2 producentów, no musiało wypalić, także zagraliśmy też kupę koncertów. Ja liczę się trochę podwójnie, bo wiem, że w kilku utworach nawet rapuje, także... Tak. Double. Czekajcie na to, kiedyś wyjdzie na double pewno. Jako Monka graliście tych koncertów całą masę. I tutaj rozmawiając z Markiem Jelikiem, którego serdecznie pozdrawiamy, nie ma go w Polsce, on wspomniał, że chyba nie ma polskiego artysty, przed którym nie graliście. Nie, można by postawić taką tezę, aczkolwiek... Poleciał myślę, trochę po bandzie, myślę, że od tej pory, od kiedy przeprowadzałeś z nim wywiad, bo mówisz o wywiadzie, kiedy z nim przeprowadzałeś, to myślę, że już paru nowych raperów się urodziło. Nagle w rapie też ich wielu wymyślają. Może nie przed każdym, ale myślę, że przed tymi bardziej liczącymi się, myślę, że zagraliśmy przed wieloma. Tak? Nie przed każdym, ale przed wieloma. Zdawały się oczywiście te sztuki przed raperami z zagranicy. Je, yeah, je, yeah, je. Yeah. Przed Afurą. Big up shout out to Jay the Damager. Jay the Damager.
tak, zdarzały się też takie akcje. Pamiętacie najgrubszy koncert w waszym wykonaniu? Najgrubszy koncert w naszym wykonaniu? Kurde, wiesz co, no, zawsze grube koncerty, no jakby nie było. Ale taki, który by mi najbardziej zapadł w pamięć. Mi się podobało w Olsztynku najbardziej, co zajumali banerem kompany. Tak, tak, ale to było w ekipie jakoby razem, tak? A ja też dobrze wspominam, co, w sumie koncert w Krakowie. Ale to w Krakowie wtedy graliśmy solo Kosa Bonelaros. Dokładnie, no ale wtedy no, to też nie były czasy Monkey Killa z Olsztynku, tylko kompany, tak? Jeszcze z Łysym, z Salasem. Dobra, okej, zwracam uwagę. Także 1-1. Nie, Kraków wtedy wygrał. Tak, Kraków, chyba zdecydowanie. Kraków, Wrocław. We Wrocławiu zawsze są dobre grania. Dobre grania, tak. Kto by tam nie pojechał, kiedy, jak, zawsze się jest niezła impreza. Dokładnie, także ja chyba na pierwszym miejscu stawiam Kraków, tak. Mówiliście o spłacaniu długu wobec olsztyńskiego podziemia, a jak to olsztyńskie podziemie przyjęło waszą płytę? To znaczy, wiesz, no ja, jeżeli chodzi o organizację olsztyńskiego podziemia, to z chłopakami, z ekipą ogólnie całą, no, trzymam się już kupę czasu, tak jakby nie było, no razem tworzyliśmy coś takiego jak olsztyńskie podziemie, które mniej lub bardziej teraz się udziela, tak, tutaj na olsztyńskiej scenie. Przyjęli to normalnie po prostu, wiesz, to jest ekipa też ludzi z zajawką, którzy chcą coś robić, chcą pomagać, więc jak wiesz, oni słyszą, że chcesz wydać płytę, tak, to będą to by pomagać w realizacji tego celu, tak? Czy finansowo, czy jako przez jakieś tam koncerty, czy jakąś promocję, tak? Przez fanpage, czy jakieś tam inne media, które po prostu gdzieś tam, powiedzmy, mają w zanadrzu. Także to po prostu jest też ekipa ziomali, którzy po prostu mają jakieś tam, mają po prostu zajawkę na to, żeby to w Olsztynie kulało. Była płyta, można powiedzieć, w duecie, czy też solowa jako Kosa i jako... Tak, to była płyta w duecie, natomiast byłem na dwóch koncertach Monkey, no w dalszym ciągu nie mogę się doczekać płyty. Powiem ci, że z płytą Monkey jest tak, że w międzyczasie, to można to porównać też do mojej płyty, tak? W międzyczasie, kiedy ja kończyłem swoją epkę, wtedy pojawił się plan na Monkey Killas, tak? Tam ta płyta poszła troszeczkę w odstawkę i w tym momencie jest też podobna sytuacja, że Janka robi swoją solową płytę, tak? Więc to tak jakby też się skupił troszeczkę bardziej już na swoim projekcie, a przez to powiedzmy, że jest nas 6 osób i ogarnąć 6 osób to jest troszeczkę, powiedzmy, trudniej niż 2 osoby, gdzie i tak nam to długo zeszło. Wokale powiedzmy, że mamy już zamknięte i podejrzewam, że z Monkey Killas, no, będzie taka po prostu płyta gdzieś powiedzmy 10 kawałków. Z tym, że jesteśmy na fazie bardzo wczesnego aranżowania bitów, powiedzmy tak, w tym momencie. No bo tak jakby wokale mamy zamknięte, wszystko mamy zgrane już od fałdy. Będzie powiedzmy jakieś tam kilka bonus tracków, też jeszcze coś się pojawi pewnie do tego. No ale na ten moment powiedzmy, że jakiejś tam dokładnej premiery jeszcze nie możemy podać, aczkolwiek jest w przygotowaniu i możecie się spodziewać, że wyjdzie. Czyli jeszcze materiał dojrzewa. Dokładnie, nabieram, że tak powiem, jak to się mówi, mocy urzędowej. Jeszcze materiał dojrzewa, ale zobaczymy, co z tego wyrośnie. Halo, halo, radio, zbuntowana młodzież, Krzysiek Krzyżewski, siemanko. Kosa i Bony Larms, siema. Bony, tutaj wspomniałeś w trakcie rozmowy o tym, że też na niektórych numerach nawijasz. Mówiłem, że był research. No, co wynalazłeś ciekawego? Że Bony to nie jest twoja jedyna ksywa. Nie, tak. To, że tych ksyw jesteś człowiekiem o wielu ksywach. Bony z Bogiem hip-hopu jest więcej niż w 3 osobach. Można to tak śmiało ująć. Nie, nie. Z tym Bogiem to trochę przegiąłeś, ale... No, ale taka tak, metafora, tak, ale ksyw takich freestyle'owo, melanżowo, hip-hopowych po drodze nabyłem kilka, tak, to racja. Od malowania graffiti przez freestyle, jeżeli robię bity, nazywam się tak, jeżeli rapuję, nazywam się tak, jeżeli freestyluję, to nazywam się tak. Jest troszeczkę schizofrenia. Drone, Marian Turczyk, Jeffrey Clayton, Bonny Lance, Beatboxer Kuba. Tak, to chyba taka większość. Anegdotka, którą opowiedział mi Fauda, jak byłem u niego w studio. Bonny Larms potrafi, grając imprezę freestyle'ową, stojąc za dekami, wyjść na parkiet, wziąć mikrofon i jeszcze pocisnąć osobę, która aktualnie nawija pod numer, który zagrał i która marudzi, że ten numer był słaby. No, taki epizod, to prawda. Nie, no jeżeli leci fajny bicik i widzę, że ziomo koleczy, no to ja mu pokazuję, jak powinien wyglądać prawdziwy hip-hop. No na tym polega freestyle battle, wiesz. Nie ma żadnej jakiejś... Rap-rywalizacja. Nie ma jakiejś tutaj, wiesz, żebym ja do kogoś miał jakieś pretensje czy coś. To jest po prostu hip-hop. No sobie wytłumaczamy nawzajem, że powinno być tak i tak, a nie tak i tak. Jo, wiesz, co chodzi. Tak to wyglądało. No był taki po prostu epizod, że Patryk po prostu zniesmaczony tym, co się działo, powiedzmy, że pod DJ-ką, wziął mikrofon i wytłumaczył koledze, że jednak nie potrafi tego robić. Ale na samym początku uzarania dziejów, jeżeli chodzi o hip-hop, to właśnie ci DJs za gramofonami mieli mikrofon, oni nakręcali bibkę i oni udowadniali ludziom, jak ma być, żeby było dobrze. Więc to właśnie... MC trochę przejęli ich schedę, tak? Więc wtedy ja myślę, że chciałem zrobić coś podobnego. Nawiązanie do klasyki.
Powrót do korzeni. Kosa, a jak twoja przygoda z freestylem? Skoro już o freestylu zaczęliśmy rozmawiać. Moja przygoda z freestylem, no powiedzmy, był taki epizod, tak samo, tak. Znaczy nie, no freestylowałem dłuższy okres swojego życia, tak, jakby nie ująć, bo od samego początku, tak jak zacząłem pisać teksty czy cokolwiek, to z chłopakami coś tam właśnie próbowaliśmy, tak. Na kilku bitwach się pojawiłem, może mniej prestiżowych, bardziej prestiżowych, zależy jak to ująć, tak, czy na Twierdzy Bojen w Giżycku. Bardziej to zawsze było tylko jako zajawka, a nie jakiś tam powiedzmy sposób na życie, czy spina wielka, żeby być najlepszym, ale też właśnie tutaj w Olsztynie bardzo mocno się udzielałem na imprezach Open Mic, tak, które właśnie DJ Fauda hostował swego czasu. No i tak jakby wraz ze zniknięciem Open Mic'a, tak, zrobiłeś jakiegoś wicemistrza wtedy, nie? No był jakiś jeden wicemistrz. Z Niedźwiadem, pozdro Niedźwiad, z Niedźwiadem właśnie wtedy mieliśmy chwilę walkę. Elo Bartoszyce, dokładnie. Na ten moment, no tak tylko chyba powiedzmy rekreacyjnie freestyluję, tak? Nie biorę udziału w żadnych bitwach, no ale zawsze tam gdzieś jakiś cypher można rozmontować. Tyle zmontowałem w życiu, że jeden zawsze mogę jakiś rozmontować jeszcze. Chodzą plotki, chodzą słuchy, że Open Mic może się pojawi i to nawet no jeszcze przed zimą. To jest taka podsłyszana informacja z dobrego źródła. Także mam nadzieję, że jeszcze się tam spotkamy i że coś tam nam pokażesz na scenie. No to zależy ile będzie alkoholu we krwi, ale nie, śmieję się. No myślę, że jest jak najbardziej na to szansa, tak? Szczególnie, że wiadomo, że trzeba dać trochę teraz pola młodszym artystom, którzy powiedzmy no, są bitewnymi raperami, że tak powiem. Jesteś dziadkiem tego gówna? No, myślę, że nie można tego jeszcze powiedzieć, ale myślę, że jest też dużo osób, które powinno się też może jeszcze chcieć wykazać, ale myślę, że jak wpadną ziomale ze starych lat, to coś tam jeszcze. Hol hola radio, zbuntowana młodzież, Krzysiek Szczurzewski, siemanko. Kosa i Bon Larms, siema. Panowie, jakie dalsze plany na przyszłość? Przeżyć. Żyć długo i szczęśliwie. Aby no. do pierwszego. Na pewno Mąka Kilas, na pewno będziemy też wspierać Jankę, tak, z Mąki w tak jakby promocji materiału, tak, i na pewno koncertach z nią z tą płytą związanych. No i co? Dalej czas pokaże, tak. Na razie no nie poddajemy się, będziemy robić muzykę dalej, obiecujemy. Nie, no na mnie na razie spoczywa największa odpowiedzialność za skończenie płyty MC Janki. 5 kołamarek, tutaj nazwa jest nieprzypadkowa, tak będzie nazywała się płyta. Tutaj pokój rekin, Borikson. To tak, to jest 5 kołamarek, to taką najbliższą przyszłość, a później to zobaczymy. To taki jest cel taki. Na ten moment po prostu chcieliśmy skończyć to, co już pozaczynaliśmy, tak? Czyli Mąka Kilas na pewno i na pewno płyta Janki, tak w przypadku Patryka. Czyli plany jasno sprecyzowane. Panowie, życzę wam powodzenia. Mam nadzieję, że jeszcze spotkamy się nieraz na koncercie. Może po jednej stronie sceny. No nic, zobaczymy. Dzięki bardzo za rozmowę. No dziękujemy również, pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy. Pokój białasy. Elo.